15 listopada na scenie Bytomskiego Centrum Kultury w ramach projektu Hartowanie Teatrem spektakl Tam, There, norweskiej grupy Josh Tromgren Company, zespołu znakomitego i, powiem z prawdziwą dumą, zespołu, który do Polski po raz pierwszy przyjechał właśnie dzięki Bytomskiemu Centrum Kultury, dzięki Międzynarodowemu Festiwalowi Teatromania. Miało to miejsce już kilka lat temu. Od tego czasu ta grupa, która wędruje po całym świecie i występowała chyba na wszystkich kontynentach, przyjeżdża również coraz częściej do Polski. Ostatnio Josh Tromgren Company współpracowało m.in. z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu. Na scenie Bytomskiego Centrum Kultury zaprezentują spektakl, który powstał już 13 lat temu. Ale Josh Tromgren Company postanowili to przedstawienie wznowić, ponieważ jego temat okazuje się nieustannie aktualny. Spektakl opowiada o czwórce dysydentów, którzy wyruszyli, opuścili były Związek Radziecki i gdzieś zawieszeni są między Wschodem i Zachodem. Przesycony taką nostalgią, ale też absurdalnym poczuciem humoru spektakl zadaje pytanie o to, czy warto iść do przodu, iść w nieznane, czy warto szukać, czy też warto ulegać pokusie tego, aby zrobić krok wstecz, a ta pokusa okazuje się przecież wiecznie, wydawałoby się, żywa. Zapraszamy bardzo gorąco. Przedstawienie, które zaprezentujemy, stanowi część projektu Sztuka, Poznanie, Działanie. Projektu, dzięki któremu na scenie Bytomskiego Centrum Kultury w ramach projektów Hartowanie Teatrem oraz Międzynarodowy Festiwal Teatromania będziemy prezentować i już prezentowaliśmy naszej publiczności znakomite norweskie spektakle teatralne oraz warsztaty, a także filmy. Tak będzie też tym razem, ponieważ przedstawieniu zespołu będzie towarzyszyła prezentacja ich działalności oraz projekcja filmu zrealizowanego przez tę grupę, która działa na rozmaitych polach i wykorzystuje w swojej pracy różne środki. Zobaczymy mianowicie film Sąsiad, The Neighbor. Zapraszamy bardzo gorąco 15 listopada, Hartowanie Teatrem i projekt Sztuka, Poznanie, Działanie.